Zakukała kukułeczka do pańskiego okieneczka i my też witamy z tą piękną gwiazdą, którą mamy. Sądźcie się, bracia mili, abyśmy kolędę zanucili. Kolęda z klubu sportowego ze Staniątek. Mam okazję towarzyszyć kolędnikom z klubu sportowego LKS Czarni Staniątki, którzy od wielu lat kolędują po domach w okresie Bożego Narodzenia. Śpiewają niecodzienne pastorałki, które bardzo rzadko można usłyszeć. Tradycja kolędowania w Staniątkach ma swoje początki w 1990 roku. Wtedy to grupa działaczy z klubu sportowego Czarni Staniątki wpadła na pomysł, żeby połączyć rozdawanie kalendarzy, zbieranie funduszy na działalność statutową, jak to się ładnie mówi, klubu, z kolędowaniem i śpiewaniem, ale nie kościelnych kolęd, które się na co dzień słyszy w kościele, tylko takich zapomnianych, których no nie słyszymy w kościele, może nawet w domach babcie i dziadkowie też ich nie znają. I tak trwa do dzisiaj. Ja mam przyjemność chodzić już 15 sezon, jak to się mówi. Jestem bardzo zadowolony i powiem tak, że kiedy się zaczyna, jest wszystko ładnie, wszyscy się cieszą, że się zaczęła. Kiedy już jest tak połowa, to wszyscy czekają, kiedy się skończy. Jak się skończy, wszyscy się cieszą, że się już skończyło. Ale tak od marca już znowu wszyscy zaczynają tęsknić, kiedy się zacznie. Więc to tak to z tą kolędą czarnych jest. Wracając do tych pastorałek, czy aranżacje są przygotowywane przez was, czy są na podstawie staropolskich melodii? Robimy to na ogół w ten sposób, że wykorzystujemy zapis nutowy z kantyczek, które są. Po przegraniu okazuje się, czy nadaje się ta melodia dla nas, czy nie. Ewentualnie coś przerabiamy, żeby było łatwiej zaśpiewać, no ponieważ panowie, którzy chodzą, no nie każdy ma wykształcenie muzyczne i no ciężko byłoby niektóre kolędy zaśpiewać bez zmiany melodii. No i tak to na ogół wygląda właśnie, że zmieniamy melodię, dopasowujemy ją do naszych możliwości. No i staramy się też wybierać takie łatwiejsze utwory, no bo tak jak mówię, pod domami śpiewamy po kilka zwrotek. Na ogół jest to 40-45 domów, więc żeby się też nie zmęczyć, powiedzmy, tym śpiewaniem. A od niedawna również zaczęliście się angażować poza kolędowaniem po domach. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? To znaczy, no staramy się angażować w ten sposób, że zaczęło się w ten sposób, że jakieś 12 lat temu zaczęliśmy organizować taką mszę jako podziękowanie dla wszystkich ofiarodawców kolędy. Podczas tej mszy śpiewamy te staropolskie pastorałki. Dziękujemy za złożone ofiary. Później, gdzieś w 2008 przyszła pora na śpiewanie przedpasterkowe, czyli takie czuwanie przed pasterką w kościele. W tym roku się to przerodziło w żywą szopkę, dołączyli do nas kolędnicy z Zagórza. No i staramy się też co roku gdzieś dać koncert poza Staniątkami, czyli na przykład śpiewaliśmy na pasterce w kopalni soli w Wieliczce, śpiewaliśmy w kościele w Niepłomicach na Jazach, śpiewaliśmy w Gdowie. W tym roku na przykład chcemy wziąć udział w gminnym przeglądzie pastorałek, który będzie w sąsiadującym z nami Zagórzu. No, staramy się, żeby nie zamykać się, jakby to powiedzieć, w Staniątkach, tylko też pokazywać się na zewnątrz. I stąd też na przykład pomysł nagrania płytki, która w zeszłym roku się ukazała. Powiedzmy, było ciężko, no bo to, no mówię, nie jest chór profesjonalny, ale udało się i no zostało dosyć ciepło przyjęte przez mieszkańców Staniątek i nie tylko. Warto tutaj wspomnieć, że bierzecie udział już w powoli stającym się naszą staniątecką tradycją orszaku z okazji Święta Trzech Króli. Tak. No, pojawił się ten pomysł, żeby oprócz tego orszaku, który tu spod Domu Kultury szedł z Trzema Królami, te orszaki, jakby to powiedzieć, rozdzielić, czyli Trzej Królowie idą z trzech różnych stron. No i my wzięliśmy na siebie, że tak powiem, ciężar trasy wschodniej, czyli tutaj z Górnych Staniątek idziemy. Śpiewamy właśnie te staropolskie pastorałki. Przygotowujemy śpiewniki, także można się włączać w śpiew, można się tych pastorałek nauczyć i myślę, jest to fajna okazja do propagowania tych staropolskich pastorałek i naszego zespołu również.
A powiedz mi jeszcze, ilu mężczyzn kolęduje na ogół? To znaczy tak, zespół składa się tak z 35 mniej więcej osób, ale przeważnie tak jest 20-22 osoby na takim wieczorze kolędowym, kiedy chodzimy, no bo ktoś idzie do pracy, ktoś jest chory, ktoś nie wiem, ma jakieś załatwienie, więc no nigdy nie ma tak, że jest te 35 osób, no ale przeważnie tak 20-22 osoby śpiewają. No mam 18 lat i po prostu lubię to, lubię ten klimat, wszystko, nie? A czy ktoś wcześniej z twojej rodziny brał udział w tym kolędowaniu? Nie, ja pierwszy zacząłem. Z rodziny, później tata dołączył. I który rok już z kolei? Mój? Twój. Będzie 4. albo 5. już nawet. I planujesz dalej kontynuować to? Najbardziej. Jak pan ją widzi teraz, czy dalej ma taką formę, jak sobie pan planował, czy się by rozwinęła? No, rozwinność to się rozwinęła bardzo dobrze, no ale na początku było strasznie, że strasznie było ciężko. W 5, w 6 się chodziło, mróz, muzykantów co było 2, teraz to już jest, no, rozwinęło się troszkę. I młodzież przychodzi trochę więcej. Co tam jeszcze można powiedzieć? Się zrobiła większa ekipa teraz. To jest parę lat, no przecież. Że parę 25, lat. 26 już. To już człowiek nie pamięta, ja mam prawie 2 kolędy założone. Nie jedną. A ile pan miał lat, jedną, jak pan zaczynał? Jedną za straży założyłem, a drugą w klubie. W straży, no gdzieś 27 lat miałem, jak my założyli kolędy w straży. No, a tu później, no to już koło 50. No. To lata doświadczenia są. O. Tak, to mówią, lata praktyki. Nie widziałeś o takich rękach? I dalej ma pan zapał, żeby chodzić i kolędować? Jeszcze się człowiekowi chce. Jeszcze głos jest. Głos jest i chęć. Tylko żeby zdrowie było. No. Nogi już wysiadają, człowiek pod rozką, ale jeszcze idzie. Wojtuś, ty miał telefon do Bońka, nie? Nie, ja mam do tej córki. Przed każdym występem pod oknami, na samym początku występuje kukac, tak zwany kukac. Zapowiada naszą wizytę, czyli zakukała kukułeczka do pańskiego okieneczka, no i stąd właśnie nazwa tej funkcji kukac. Czyli to jest takie rymowane przywitanie gospodarzy
i potem następuje śpiew kolędy i po śpiewie kolędy jest kolejny śpiew: za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wieńszujemy. Tak się przedstawia plan każdego kolędowania pod oknami. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No to jest po pierwsze tradycja, po drugie wieloletnia, po drugie cieszymy się, że możemy w jakiś sposób pomóc. Lokalny patriotyzm. Tak, oczywiście. No. Usłyszeć piękne kolędy. Tak. Ważną funkcją na kolędzie, ważną funkcję ma ten, który dzwoni. Dzwonek oznacza, że zwrotka, którą teraz śpiewamy, jest ostatnią zwrotką i nie będziemy już więcej śpiewać, potem śpiewamy tylko za kolędę dziękujemy. Także jak w domu się mówi, kto ma pilota, ten ma władzę, to na kolędzie kto ma dzwonek, ten ma władzę. I tak to właśnie, takie reguły rządzą kolędą również. I na kolędzie każdy ma, że tak powiem, swoje funkcje. No ja na przykład dzwonię dzwonkiem, ktoś inny idzie z gwiazdą, dzisiaj na przykład Waldek idzie z gwiazdą, Andrzej jest na przykład kukacem dzisiaj, jutro może nim być kto inny, więc powiedzmy specjalizacja jest na kolędzie duża, no bo żeby w razie czego móc zastąpić brakującą osobę no kimś innym, prawda, żeby nie było tak, że kogoś braknie, no to kolęda nie chodzi. Paluszki ma znów. Paluszki ma znów. Najgorsze to paznokcie. No nie, a nie ma wiatru, to się to jeszcze można wytrzymać do 10 stopni, ale jak jest wiatr, to... No, ale jakoś gorzej było, jak żeśmy wyszli z orszaku. Zimniej było. No ale to jest urok kolędy, można powiedzieć. Jeszcze żeby śnieżek padał. Pomysł grupki kolędowej zrodził się chyba 4 lata temu na kolędzie, ponieważ często zdarzało się, że wychodzą dzieci, one tak stoją, czasami klaszczą, tańczą. No i żeby jakoś nagrodzić to słuchanie, to wpadliśmy na pomysł takiej krówki. Oczywiście na niej jest logo klubu sportowego, piłkarz z gwiazdą kolędową. Zachęta, żeby wchodzić na nasze profile na Facebooku, czyli profil LKS Czarni Staniątki, LKS Czarni Juniorzy oraz kolęda LKS Czarni, czyli najważniejszy profil. Także taka krówka kolędowa, no ona się tak chyba najlepiej kojarzy jako taki typowo polski cukierek, prawda? Od jedynki. Nie zaczynaliśmy tu od jedynki, chyba jeszcze nie. A my co roku zaczynamy od jedynki. Z roku na rok pojawiają się nowości. Tak, w tym roku 3, w zeszłym na przykład tylko 1 i każdy sezon ma taki swój hit. W tym roku jest to najpiękniejsza nocka w całym roku, nazywana też Góralem. Kiedyś było pastorałka, która się nazywa Siano. Śpiewaliśmy ją czasami w co drugim domu. Była popularniejsza. Był Franciszek. Także co roku jest jakiś taki hit. I na przykład w tym roku też jest taka kolęda, nazywamy ją Alabama, ponieważ pojawia się tam imię proroka ze Starego Testamentu, Balaama. A że nikt nie umiał wymówić, to wszyscy śpiewają Alabama. Za kolędę dziękujemy.